Koniaków koronką stoi. Jest takie miejsce w Koniakowie, które zaprasza do świata koronki tych bardziej i mniej wtajemniczonych. Miejsce, które łączy tradycję z nowoczesnością, gdzie można odwiedzić Muzeum Koronki Koniakowskiej, wziąć udział w warsztatach i zrobić zakupy w sklepiku z twórczością ludową. To Centrum Koronki Koniakowskiej w Koniakowie, które prowadzi założycielka Fundacji Koronki Koniakowskie oraz Centrum Koronki Koniakowskiej Lucyna Ligocka-Kochut. Taki był cel stworzenia muzeum, by każdy, kto trafi do Koniakowa, oprócz tego, że może zakupić koronkę, posłuchać tego, co dziś się z nią dzieje obecnie, to przede wszystkim poznać tą historię koronczarki, zobaczyć zdjęcia, stare, nowe, bo dziś już cały czas jakby też uzupełniamy tą wystawę, posiłkując się różnego rodzaju projektami i też by to było żywe, by to nie było tak, że tylko faktycznie pokazujemy tą historię, ale ona dla mnie ma tu bardzo duże znaczenie, bo do tej pory nie było takiego miejsca, gdzie można byłoby poznać się i dowiedzieć się, jak zaczęła się koronka, kto ją zaczął, kto ją tak dokładnie tworzył, a to naprawdę jest bardzo sporo kobiet. No 140 lat. Z jednej strony można mówić, że to nie jest aż tak długo, bo sama koronka jako taka ma oczywiście o wiele, wiele dłuższą historię. Natomiast dla nas i dla tej ziemi tutaj i tego dziedzictwa no jest to już długi czas, ale też dla mnie jako etnografa, jeśli chodzi o badanie tej historii, to jeszcze dobry czas, bo wiele ludzi pamięta w miarę początki. Więc myślę, że to takie jakieś zrządzenie dobre, że gdzieś tam wpadł mi pomysł do głowy, żeby w tym momencie otworzyć to muzeum, jeszcze spotkać się z wieloma osobami, gdzie pamiętają prababcie, które zaczynały to koronczarstwo tutaj. Dlatego no, Muzeum Koronki Koniakowskiej dziś jest tętni życiem pod każdym względem, bo tutaj jest sklepik, do którego przynosi około 200 koronczarek swoje wyroby. Nie ma jakiejś zasady, kiedy, która ma przynieść, po prostu wtedy, kiedy sobie uhekluje. Oprócz tego prowadzimy warsztaty, więc tutaj pani Zuzanna Ptak w tak zwane spotkania czwartkowe, gdzie koronczarki sobie przychodzą i wspólnie heklują. W soboty dzieci z kolei się spotykają i tutaj prowadzi zajęcia Dorota Cieślar. I to miejsce jest takim fajnym, ciekawym ośrodkiem, gdzie właśnie i ta pokoleniowość jest tutaj widoczna i ta nowoczesność, no bo nasze właśnie udziały w wyjazdach, wystawach międzynarodowych, ten sukces, który mieliśmy okazję pokazywać koronkę, reprezentując województwo śląskie na największych targach handlowych na świecie podczas Expo 2020 w Dubaju, no to takie podsumowanie tej tradycji, myślę, najpiękniejsze, jakie może się komukolwiek wymarzyć. I ta 140-letnia tradycja, ale w którą zaangażowanych było 150 państw, żeby przygotować tą wystawę, to naprawdę było bardzo duże przeżycie. Miesięcznie około 2000 osób odwiedza Centrum Koronki, więc nie mamy czasu się nudzić. Dokładając do tego jeszcze właśnie koronczarki, które sobie tutaj przychodzą, które się spotykają na ławeczce, wymieniają i swoimi przeżyciami, ale też właśnie wzorami. I to miejsce też jakby podtrzymuje tą kontynuację, bo na tym to polega, że koronczarki kiedy się spotykają, kiedy się widują, kiedy widzą, która wymyśliła coś nowego, chcą też się wykazać, więc to je mobilizuje właśnie do ciągłego wymyślania, kompozycji i naprawdę ta twórczość się bardzo ożywiła na przestrzeni tych 3,5 lat, które tutaj jestem i które prowadzę to Centrum Koronki. Czyli to takie spełnienie marzeń. Tak to miało wyglądać?
Tak, chociaż ja nie wyobrażałam sobie, że tak to będzie wyglądać. Ja po prostu chciałam stworzyć muzeum, gdzie turysta tak naprawdę będzie mógł dowiedzieć się o historii. I w ogóle nie pomyślałam, że to będzie miało taki wymiar, że to będzie tak często odwiedzane miejsce, że będę podróżować po całym świecie i będę zapraszana naprawdę przez różne instytucje i galerie, by opowiadać o Koronce, pokazywać to dziedzictwo. Tak sobie nawet o tym nie marzyłam, więc jestem szczęśliwa, no, że tak to idzie w tym kierunku i że tylu ludzi tutaj trafia i chce nas poznawać i oglądać. Złota nić trafi do Koronki? Podsłuchałam. No miejmy nadzieję, że już tyle różnych ciekawych współpracy było z projektantami, jak Reika Wakubo, Diorem. No kto wie, czy księżniczka arabska, która nas odwiedziła podczas targów, nie wyśle złotych nici i nie zapragnie mieć złotej sukni z Koronki Koniakowskiej. Jesteśmy za. Koronkę Koniakowską można wykorzystać na różne sposoby. To nie tylko te serwety, obrusy, które my znamy, czy stringi, od których się wszystko zaczęło, bo to poszło w świat, ale też przepiękne ubrania, przepiękne stroje. No, no nie wiem, co tam z tej koronki, można tak naprawdę chyba wszystko, wszędzie ją wykorzystać, nawet na kaszkiecie męskim. Dokładnie. Wyobraźnia koronczarki no nie zna granic, a często klient też wymyśla nową formę, więc dziś z tej koronki mamy suknie, mamy piękne bluzki, mamy korony, mamy stroje kąpielowe, mamy też wełniane, koronkowe, ciepłe bluzy, czapki, no a cieniuteńka nić nadal tutaj króluje, łapacze snów, dekoracje takie i świąteczne, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, piękna biżuteria, którą naprawdę można nosić jak diamenty, bo jest niepowtarzalna i nie do podrobienia tak naprawdę. Każdy wyrób jest zawsze inny i to w tym jest najpiękniejsze i to sprawia, że ta nasza twórczość jest jedną z najbardziej ekskluzywnych na świecie. Liczne sukcesy nakręcają koronczarki z Koniakowa do dalszej pracy i udziału w różnych projektach. Ostatni sukces to oficjalna rejestracja w Urzędzie Patentowym. Koronka Koniakowska została wpisana, znaczy otrzymała oznaczenie geograficzne nadane przez Biuro Patentowe i jest przypisana do Śląska Cieszyńskiego, czyli jakby już nikt nam jej nie zabierze. Nikt poza Śląskiem Cieszyńskim nie może sobie powiedzieć, że tworzy koronkę koniakowską, że robi koronkę koniakowską i to nas bardzo chroni jako właśnie dziedzictwo, więc to też taki sukces dla Śląska i dalsza promocja. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.